Dobry wieczór, tutaj raport z Lubuskiego Angusowa. Nie jesteśmy w tej chwili na farmie, ale przed moim domem. Otóż za chwilę rozpocznie się nasza podróż z Nabokim do jego nowego właściciela. Naboki w tej chwili jest już zapakowany na przyczepkę. Próbowałem pokazać filmik, jak go pakujemy, ale dość ciężko nam to wychodziło, więc tutaj Nabokiego nie chciałem jakby stresować dodatkowym nagrywaniem. Także on sobie spokojnie stoi w przyczepce. Za chwilkę będziemy startować i mam nadzieję, że rano, jak dojedziemy na miejsce, to będę mógł pokazać rozładunek Nabokiego. Za jakieś 15-20 minut ruszamy. Czeka nas długa podróż, bo około 8-9 godzin jedziemy z województwa lubuskiego aż pod Warszawę, a w drodze powrotnej będziemy zabierać następcę Nabokiego. Tak to wszystko udało się zorganizować, że za pomocą jednej podróży będę mógł odstawić Nabokiego do nowego właściciela i zakupić nowego byczka następcę Nabokiego. To już za dnia będę próbował i starał się nagrywać, więc jest szansa, że będzie to dość ładnie pokazane. To na tyle z tej krótkiej relacji. Resztę będę kontynuował w miarę nadchodzącego słońca i nadchodzącego dnia. Dojechaliśmy na miejsce. Nasz Naboki przyjechał na swoje nowe stado, na swoje nowe miejsce. Za chwilę go tu rozpakujemy i będzie już tutaj mieszkał razem z trzema innymi angusami w nowym miejscu. Podróż przeszła w miarę spokojnie, Naboki się spokojnie zachowywał, że myślę, że bez problemu on tu się zaaklimatyzuje. Jest i Naboki. Cześć Bokuś! Zobaczymy zaraz, jak on zareaguje w nowym miejscu. Mam go tutaj otworzę, on się boi. O, on się boi, cofnął się. Chodź Bociuś, chodź. Chodź rybka, chodź. Chodź Bociuś. Koniec podróży. Chodź, chodź, możesz wyjść, chodź. Janko, chodź. Chodź. Chodź, nie bój się, chodź. No, Naboki się boi wyjść. Trzeba będzie mu dać marchewek. Ale mamy ze sobą... No chodź Naboki, chodź. No, wystraszony. Chodź Bociuś. Chodź. O, dostanie zaraz marchewek. Mamy nadzieję, że wyjdzie spokojnie. A zobacz, masz marcheweczki swoje, chodź. Masz sobie. Nie bój się, chodź. Masz, no, masz przestraszony. Zobacz, masz marcheweczki. No chodź. Chodź, Bociuś, chodź, chodź, chodź. Masz marchewę. Masz. Zobacz, ty lubisz marchewki. No chodź. Chodź, zobaczysz swoje nowe stado. Zobacz, masz nowe dziewczyny, chodź. Zobacz, nowe dziewczyny. Nie bój się, masz. No chodź. Za ruszy tutaj. No chodź. Ma. Chodź. O już, dojdą. Dojdą. Chodź na boki, chodź. Bokuś. Chodź. No chodź Boczuś. O, jeszcze wystraszony, no. Masz jeszcze marcheweczkę, masz. No chodź, chodź. No rusz. Rusz krokę. No chodź. Idzie? Chodź Boczuś, chodź. Chodź Boczuś. Bociuś wystraszony, to jednak 7-godzinna droga. Tyle nam zajęło mniej więcej przejechanie tutaj do nowego gospodarstwa. O jest, powoli się ruszył. Z wiosny przyjechaliśmy do zimy. W naszych rejonach koło Lubuskiego Angusowa jest bardzo ciepło. Wczoraj było 10 stopni, a tu jest zima. Także całkowicie inaczej niż u nas. Chodź Bociuś, chodź. Chodź na boki, chodź. Chodź Bociuś. Chodź, chodź. Chodź. Chodź na boki, chodź. Na boki. Na boki. Na boki. Na boki. No, Naboki nie przejawia w ogóle żadnej chęci wyjścia. Wracamy z powrotem na Lubuskie Angusowo z Naboki. Przytrzyma pan, nakręci, a ja go spróbuję z drugiej strony klepnąć, może wyjdzie. Wejdę mu z pola widzenia. Tak, idziesz. O teraz. Także Naboki jest w nowym stadzie. Zapoznanie. Da radę, musi obejść dookoła, ale drut go. Tak, on rozpoznaje słupki, wie co to jest. Wyhamował. Naboki wyhamował przed ogrodzeniem. A muszą się poturbać troszkę, muszą sprawdzić, kto tu jest, będzie szefem. No, powinien być tu szczęśliwy i zadowolony u nowego gospodarza. To na razie tyle. Ruszamy teraz poza następcę Nabokiego, także część relacji nadal będzie kontynuowana. A witamy ponownie na Lubuskim Angusowie. Oto nasz nowy byczek, zapakowany już w przyczepce. Procedura zapakowania przeszła nam naprawdę łatwo. Byczek jest nawet ładnej budowy. Spróbuję go pokazać. Jeszcze dzikus, no ale trzeba będzie go wychować. No. W tej chwili on został ledwo co zabrany od mamy, więc będzie czuł stres rozłąki, ale myślę, że nie będzie z nim wielkich problemów. Próbował wyskoczyć, no ale ładna sztuka. Widać, że ładnie się popatrzył. Myślę, że nie będzie z nim problemów. Tu obecnego właściciela podjechaliśmy sobie przyczepką bezpośrednio pod poskrą i on po podejście wszedł po prostu do przyczepki. Szybka i sprawna akcja. Także mamy go już u siebie na przyczepce. Kwestia podpisania dokumentów, rozliczeń i jedziemy dalej. No to tyle z takiej krótkiej relacji pobierania nowego naszego rozpłodnika dla naszego stada. No i jesteśmy z powrotem już po 24 godzinach. Właśnie dotarliśmy do domu po bardzo długiej podróży dla nas. Od wczoraj w nocy zaczęliśmy podróż z naszym bykiem Nabokim, a dzisiaj skończyliśmy z nowym naszym rozpłodnikiem. Mam nadzieję, że będzie go bardzo dobrze reprezentował. Oto on, imię jeszcze nie nadane. Dostał jedzenia, ma picie. Mam nadzieję, że przetrzyma tutaj noc, jest za późno, żeby jechać na farmę i go odstawić, także z samego rana pojedziemy. Mam nadzieję, że będzie coś widać tutaj, jak on wygląda w tej przyczepce. Jest ciemno i coś kamera nie może się dostosować ze swoją jasnością. A mam nadzieję, że będzie to dobrze widać i jak nie będzie widać, to rano na pewno zaprezentuję, jak wygląda nasz nowy następca Nabokiego. Także w takim razie do dokończenia mojego tego update'u jutro rano, gdzie pokażemy jak nowy byczek wychodzi z przyczepki i jak zamieszka sobie w M1 Nabokiego. Do usłyszenia. I oto poranek dnia następnego. Za chwilkę wyruszamy na naszą farmę. To nasz już byczek w okazałości. Trochę jeszcze się boi, ale niedługo się do nas przyzwyczai. Dzieci chcą go nazwać Bongo, więc będzie się pewnie tak nazywał. Bongo. Zobaczymy, jak się będzie sprawował. No, fajnie sobie tu noc przeżył. Widzę, marchewki są zjedzone. Sianka trochę przegrzebał. Nadal zdenerwowany, ale widać, że ma fajną postawę. No, wygląda naprawdę super. Bardzo jestem zadowolony. Także oto nasz Bongo jeszcze w przyczepce. Ale już za chwilkę będziemy wyruszać na naszą farmę. I tam pokażę, jak go rozładujemy. I pójdzie do swojego M1, w którym kiedyś siedział. To do usłyszenia jeszcze później. No, jesteśmy już na farmie. Dojechaliśmy z naszym byczkiem. Nadal jest w przyczepce. Za chwilkę byczkowi... Proszę, ładnie się prezentuje. Za chwilkę byczkowi przygotujemy jego domek. Damy mu kulkę z siana, żeby miał już swoje jedzonko. I go rozpakujemy. W międzyczasie spróbuję też nagrać raport z farmy. Za chwilę będę tutaj rozmontowywał ogrodzenie pomiędzy lożkami a papetem, żeby lożki mogły pójść do papeta. Także to za chwilkę będę też robił. Także w międzyczasie postaram się pokazać taki mały raport z naszej farmy. No i belka już jest przygotowana dla naszego nowego byczka. Za chwilę podjadę przyczepką, ustawimy zagrodę i mam nadzieję, że wejdzie tutaj bez problemu. No i pozostanie tutaj do czasu, aż połączymy go z stadem gdzieś w lipcu i sierpniu. Ustawiliśmy dodatkową linię pastucha. Tak, w razie czego. Nic nie szkodzi, żeby widział, że jest taka psychiczna bariera. Może to pomoże, że nie będzie za bardzo starał się połączyć z naszym obecnym stadem. Także do roboty. On już tam stoi. Za chwilę tutaj spróbuję wycofać. Nie jest wcale łatwo cofać tą przyczepkę w tak wolną szczelinę. No ale zobaczymy, co też uda mi się tutaj dobrego osiągnąć. Mam nadzieję, że nie ma problemów i będzie można rozpakować tutaj byczka. Byczek już jest na swoim nowym miejscu. Muszę sprawdzić, co jak. Stoi sobie. Także proszę, oto jest nasz nowy byczek Bongo. Będziemy go stresować tak z daleka, tylko pokażę. Nie chciałbym, żeby się zobaczył. bardzo wystraszył. Niech się obezna z nowymi zapachami, z nowym miejscem. Zobaczymy, jak dalej tutaj będzie żył. Wszedł nam, jak widzieliście, chyba bez problemów. Otworzyłem praktycznie bramę od przyczepki i wyszedł sobie spokojnie. No, to tyle, jeżeli chodzi o dostarczenie nowego rozpłodnika, przepraszam, do naszego stada. Za chwilę biorę się za resztę roboty. Pokażemy najnowszy raport z Lubuskiego Angusowa. Co się u nas zmieniło w ciągu tych ostatnich dwóch tygodni. Jak wygląda nasze stado. Albo nasze stada. Dokładnie, jak wyglądają nasze stada. To do usłyszenia już w osobnym raporcie.